Cześć! Dzisiaj odcinek specjalny podzielony będzie na dwie części. Otóż będę porównywał zawartość dwóch draft boxów oznaczonych cyferką pierwszą. Draft boxy zostały zakupione, jeden w Polsce w popularnym sklepie z planszówkami, drugi natomiast został zamówiony prosto ze Stanów Zjednoczonych. Ten przede mną tutaj jest zamówiony w Polsce i teraz sprawdzimy jego zawartość. Zobaczymy, co tam w nim się kryje. Tak się prezentuje pudełko. Wysuwamy osłonkę i zaglądamy, co jest w środku. O, już mamy tutaj na wstępie kartę lidera. Każdy z tych draft boxów posiada jedną z czterech proponowanych kart lidera. Tu wylosowaliśmy teraz Gotenksa. Tutaj powinny się znajdować cztery karty, tak, cztery karty z Gotenksem. W taki sposób się prezentują. Jest tutaj instrukcja obsługi. Nie, to nie jest instrukcja obsługi, to jest instrukcja. A tak, instrukcja jak grać w draft. Ciekawe, 41 kart, jedna literka, a później się z tym zapoznam, będę wiedział, o co chodzi. Dobrze, i mamy jeden oficjalny pak turniejowy. Zaraz zobaczymy, albo zostawimy go na sam koniec. Najpierw zajrzymy tutaj, to co tutaj się znajduje. Mamy kartonik, bo domyślam się, że każdy z tych pudełek może służyć jako opakowanie na karty. No, tak jak myślałem, te karty się zmieszczą. Tutaj jest dosyć sztywny, gruby karton, także myślę, że tutaj są to nada. Ok, no i to zobaczymy, co tutaj jest w tych boosterkach, ponieważ każda z takich draft boxów posiada, z tego co pamiętam, jeszcze sprawdzimy, tak, 24 boosterki, 12 tutaj widzimy z Galactic Battle i 12 z Union Force, także zaraz przejdziemy do rozpakowywania, już nie mogę się doczekać, co wylosujemy. No to zaczynamy. Najpierw idzie pierwszy boosterek pod ogień i teraz karty, które w nim znajdujemy. Karta lidera. Wezmę sobie tutaj. Karty odkładam kolorystycznie. I bardzo fajne karty udało mi się wylosować. Kolejny boosterek niebieski. No, chodź. O. Kolorystycznie kolejna karta lidera, Vados. I już widzę tutaj z tyłu kolejna karta specjalna. I ostatni niebieski boosterek. I dalej zobaczymy, co tutaj. O, Freezer. I kolejna karta specjalna.
nieźle, masz kolejne boosterki. Kolejne. Lider. Karta lidera w wersji specjalnej. Freezer i Ultimate for Golden Freezer. Bardzo fajnie. Czyli tutaj już nie mamy. Pierwsza nasza taka wersja specjalna. Ok, jedziemy z kolejnym boosterkiem. Następujące. Kolejna karta lidera. Kocham tym razem. O! I Broly, lider. Karta lidera Broly. Nieźle. I wersja oczywiście specjalna. Super. I jedziemy z kolejnym boosterkiem. Karta lidera, razem hit. I o, Super Saiyan Blue Vegeta, lider. Kolejna karta lidera, wersji specjalnej. Robię tutaj trochę porządku i jedziemy dalej. No to kolejne boosterki. Sprawdzamy zawartość. Karta lidera, Son Goku. Lightning Faster. Powiem, to jest dobre znalezisko. Bardzo dobre znalezisko. I jedziemy z kolejnym boosterkiem. Hit. Karta lidera. Znalezisko. I ostatnie trzy boosterki. No nie się. Kolejny lider, tym razem Kapitan Dinio. Full Power Freezer. A, już mam taką jedną kartę, ale od przybytku głowa nie boli. Jedziemy dalej. I
Ojciec Freezera. Też wersja specjalna. I ostatni boosterek z Galactic Battle. To jest całkiem dobra karta. Szkoda, że nie jest w wersji błyszczącej. I Wish. To jest drugi raz mi się trafiła ta karta. To jest bardzo fajne, bardzo dobre znalezisko. No za to jestem naprawdę przeszczęśliwy. Ok, robimy porządek i zaczynamy z kolejnym 12 z kolejnymi boosterkami, tym razem Union Force. No to sprawdzamy zawartość kolejnych 12 boosterków. Od razu na wstępie mamy kartę lidera. Wersji specjalnej. Kolejny booster. Kolejna karta lidera. Znowu Son Goku. Wersja specjalna karty. Ostatni czerwony boosterek. Znowu karta lidera. Jeszcze obejrzyjmy ją. Son Gohan. To jest kolejne bardzo dobre znalezisko. No, naprawdę. Kolejne bardzo dobre znalezisko. No, muszę powiedzieć, że w tym jednym draft boxie dwa razy szczęście mi dopisało. Dobra, sprawdzamy dalej. Przypominam, że tutaj będzie o Zamatsu, karta lidera wersji specjalnej. Przypominam, że tutaj sprawdzamy zawartość boosterków, które są z draftboxa zakupionego w Polsce, a później będziemy sprawdzać zawartość boostera takiego samego, lecz zakupionego z rynku amerykańskiego. Zobaczymy, czy będziemy mieli więcej szczęścia z boosterkiem z zagranicy, czy jednak nasz tutaj kupiony w kraju również będzie miał dobre karty. Kolejna karta wersji specjalnej. O! Cooler. Karta lidera. I o, a to jest może bardzo dobra karta, ale dla mnie, bo bardzo lubię tą postać. Zresztą jak można było już usłyszeć w innych odcinkach. Bardzo z tej karty jestem bardzo zadowolony, jeszcze jej u siebie nie mam. Zrobię tu lekki porządek i zaraz wracam. Dobra. I otwieramy dalej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze się kryje w tych boosterkach.
co? Dobra, tam była karta. No, się pomyliłem. I Secret Evolution Cooler. Jedziemy dalej. Karta lidera. I znowu Freezer. Ta karta. Całkiem dobra, no. Trzecia naprawdę dobra karta tutaj mi się trafiła. No niesamowite, no tutaj trzy karty aż tak rzadkie. No zobaczymy, jeszcze zostało nam parę boosterów. I zobaczymy, co tutaj jeszcze nam się kryje. I o, znowu bardzo dobra karta. No, cztery. To już tutaj w tej kupce mam cztery skarby. No, muszę później zobaczyć. Karta lidera. Muszę później sprawdzić, jak one wyglądają na rynku. Z ich wartością rynkową. Coś czuję, że naprawdę mam szczęścia tutaj. I kurczę, jeszcze jedna. Czyli to będzie już raz, dwa, trzy, cztery, piąta. Piąta naprawdę dobra karta w jednym z pierwszych draft boxów, które otwieram. Karta lidera. Specjalna karta. I na wejściu od razu mamy kartę lidera. I forma cel Ultimate Life Form. Wersja lidera, wersji karty specjalnej. Także naprawdę też fajna karta. Podsumowując, mamy na koniec 5 znalezionych kart liderów w wersji specjalnej. Oczywiście 4, które można było wylosować w tym boksie. Niezliczoną ilość innych liderów. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 kart liderów. Oczywiście niestety pokrywają się z częścią kart liderów, których już posiadam, ale nie szkodzi, żeby się z kimś wymienić. No i karty w wersji specjalnej. Zaraz sobie tutaj je przyjrzymy. I przypominamy sobie, co wylosowaliśmy. Kart w wersji specjalnej. Także później będzie można, pamiętajcie, żeby zobaczyć wersję, gdzie robię draft boxa z kupionego w Stanach. I na koniec zobaczymy, co tutaj się kryje w
środku. I uwaga. Super Saiyanin, Son Goku. Bardzo fajna karta, powiem, że ta karta w porównaniu do tych. No i jeszcze te karty. One mają jakby nadrukowaną, taką bardzo ciekawą nadrukowaną fakturę. Jakby troszeczkę daje takie wrażenie takiego 3D. Te karty, które znalazłem tutaj w tych boosterkach, sprawdzam na szybko, one są wszystkie gładkie. Także no tutaj chyba zachęcają właśnie tymi takimi kartami naprawdę, żeby zakupić te draft boxy. Aczkolwiek czy było warto, musicie ocenić sami. Pamiętajcie, żeby zobaczyć kolejny odcinek, w którym porównamy tego draft boxa z draft boxem zakupionym w Stanach Zjednoczonych. Także dzięki wielkie, jeżeli się podobało, zostaw kciuk w górę, komentarz i zapamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.